Dzisiaj, jak co roku, 11 listopada czcimy również św. Marcina, patrona naszej parafii. Był najpierw ukraińskim żołnierzem, a potem po wejściu na drogę wiary został wybrany na biskupa i zapisał się jako drugi uczciciel w Ewangelii, pasterz zatroskany o powierzony mówce. Dziękujemy św. Marcinowi, że już od kilkuset lat czuwa nad nami. Polecamy się jego podobieństwo dalsze na naszego życia. Witam serdecznie.
zostało przypomnione przez życie i przez śmierć świętego Marcina biskupa. Opiekuj nasze serca w cudach Twojej łaski, a brani śmierć ani życie mogły nas odłączyć od Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, poprzez wszystkie wieki. Smile.
Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Oto Słowo Boże. Dzień Świętego Marcina w Waszej parafii, wielkim wydarzeniem, które
miłosierdzia. A kiedy patrzymy na urodzenie świętego Marcina i na parafię Dominik, śmiało możemy powiedzieć dzisiaj, że uczynki miłosierdzia do tej parafii przyszły prawie 1000 lat później po urodzeniu świętego Marcina. Bo przecież to tutaj parafia pod wezwaniem świętego Marcina powstała w 1380 roku. Uczycie się, siostry i bracia, wielkich uczynków miłosierdzia. Wierzycie w córce świętego Marcina, jak pomagać nędzą i przeodziać biednych, jak nacierać głodnych, jak przyjąć podróżnych w dom i gościnę. Przecież to ten rejon Polski przede wszystkim słynie z tej pięknej tradycji, że oddaliście wszystko, co macie wygłosić drugiego, bo jak mówi stare polskie przysłowie, gość w domu, Bóg w domu. To jedyny w tej części Małopolski, jeden z nielicznych już w Polsce średniowiecznych kościołów parafialnych, które zachowały cechy budowy obronnych. Taką cechę również miał święty Marcin. Przecież to on w sposób szczególny bronił wiary Chrystusa. I dziś każdemu z was obecnemu na tej naziemi przy Eucharystii mówi: nigdy wojny, nigdy, siostro i bracie, przemocy w rodzinie, nigdy przemocy w małżeństwie i szkole, nigdy mobbingu w pracy i nigdy oszczerstw, nigdy gruźnierstw i nigdy łamania Bożych przykazań. Dzisiaj wasz wielki patron chce do was powiedzieć: brońmy wiarę, brońmy dzisiaj w sposób szczególny rodziny, brońmy młode pokolenia i nie szkalujmy Chrystusowego krzyża. Nie brójmy na krzyż, ale uczmy się, patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, że mamy być w swoim życiu cichy i pokornego serca. Kiedy dalej wejdziemy w życiorys świętego Marcina, będąc już 40-letnim mężczyzną, doskonale wiemy, że opuścił szeregi armii od tego czasu przez następne 40 lat tylko i wyłącznie dbał o przybogu. Wierzył w to, czego nauczał. Nauczał tego, w co wierzył i wypełniał to, czego nauczał. I trudno tutaj nie podkreślić jego umiłowania modlitwy, poprzez którą rozwijała się przede wszystkim jego wiara, następnie miłość dla Ojczyzny Niebieskiej, a później miłość do ludzi. Te jego uczynki miłosierdzia znane są z różnorodnych zapisów kronikarskich. To on, święty Marcin, swoim życiem i postępowaniem wypełniał to, co obecnie zawarte jest w słowach wypowiedzianych przez biskupa do przyszłych księży podczas udzielania im sakramentu święcenia Państwa. Weź Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytał, nauczaj tego, w co uwierzysz i wypełniaj to, czego będziesz nauczał. Postawa ta, mojej drodzy, porządkuje nasz stosunek do Boga i do świata. Taka postawa każdego człowieka uczy miłości do Boga, ludzi i ziemi ojczystej. I nie na darmo świętujemy w swoim życiu kolejną 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto to ogarniamy myślą całą naszą ojczyznę, tę, która jest już niepodległą i wolną. Sięgamy dzisiaj w sposób szczególny pamięcią w przeszłość. Wspominamy naszych przodków, którzy szli długą i jakże trudną drogą do tamtego pamiętnego 11 listopada. I słowami, które wiążą się z tym dniem, są przede wszystkim ojczyzna i niepodległość. Ojczyzna jest ziemią ojców, ojcowizną, stałym poważnym problemów.
wolności. Musimy sobie zapamiętać, że jest to dziedzictwo i nasz skarb, że ojczyzna to nasza ziemia, na której mieszkamy od godny kłopotawy, to również kultura, ojczyzna to język i ojczyzna to Kościół. To także ludzie wszystkich zawodów i posług. Ojczyzna jest miejscem życia narodu i jego historii. Tak mawiał święty Marcin. Jan Pietrza w jednej z pieśni słuchanej i przeżywanej przez pokolenie Polaków w latach 80. określił ojczyznę takimi słowami. Długi łańcuch ludzkich istnień połączony myślą prostą, żeby Polska była Polską. Zatem, siostry i bracia, widzimy, że ojczyzna to bezpieczeństwo, ale także nasza słowa, sakramentalna wolność, będąca poddaną wolności każdego względem wszystkich. I blisko wiek temu do polskich serc i polskich domów ta niepodległa Polska czekana przez tyle lat, do której modlił się ojciec, za którą pewno niejedno miał dziad. Trzy pokolenia Polaków, które przyszło urodzić się, żyć i umierać, zniewolone przez zaborców w przywiślańskim kraju, marzyły i siły do tej chwili. W różnych miejscach i na przeróżne sposoby przyszło zapłacić Polakom cenę za tę wyśnioną drzemkę wolności. I dzisiaj wspominamy z wdzięcznością i słusznie wielkich twórców i wodzów odrodzonej Rzeczypospolitej, marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Nasze wdzięczne myśli winny objąć w tym dniu także tych, o których nie pisze się w kolorowych gazetach, ani nie pokazuje się w telewizyjnych wiadomościach. To tysiące tych, co poświęcili dla ojczyzny, a więc również dla naszego tu i teraz, to, co przecież mieli najcenniejsze, często własne, młode życie. Tak jak Antoś Petrykiewicz, który miał 13 lat w listopadzie 1918 roku, jako uczennik drugiej klasy gimnazjum stanu do walki o polski ów przeciwko ukraińskim nacjonalistom. Tenże młody człowiek, walcząc w oddziale starceńców w styczniu 1919 roku, wciąż pozostał ranny. Zmarł kilka dni później w szpitalu polowym na Lwowskiej Politechnice i tam, gdzie za parę lat mógł studiować, naczelnik Piłsudski nadał mu pośmiertnie krzyż srebrny orderu Virtuti Militari. Po dziś dzień tenże młody człowiek, Antoś, jest najmłodszym kawalerem tego najwyższego polskiego orderu wojennego i czeka na zmartwychwstanie na jednym z najważniejszych, najpiękniejszych polskich cmentarzy, cmentarzu Orlowo-Trojkowskich. Dzisiaj, patrząc na historię świętego Marcina i wielkich Polaków, warto sobie dzisiaj, jako ja, mieszkaniec parafii Gnojnik, zadać pytania, patrząc na szlachetne życie i miłość do ojczyzny tych, co nie zawahali się być jak kamienie rzucane przez głowę na szanc dla owej wyśnionej wolności. I spytać siebie samego, jak dziś ja realizuję dar wolności, jak tę wolność rozumiem, czy przez nasze wybory, postawy życia, rzetelną pracę, wolność Ewangelii, okazuję wdzięczność za dar niezawisłego państwa, za narodową wspólnotę ducha i za materialny rozwój ojczyzny. Czy rozumiemy siebie jako osoby zakorzenione w trudnej przeszłości, a także narodowej tradycji, czy raczej poddajemy się skutecznie prowadzonej medialnej nagonce na podstawowe wartości oraz fundamenty naszej polskiej i chrześcijańskiej tożsamości?
samości. Dzisiaj, siostro i bracia, potrzeba nam zbiorowego wysiłku i odwagi, by nie zatracić w sobie samym tego, co Polskę stanowi, a zarazem dowijać się o nowoczesne, dostosowane do potrzeby współczesnego człowieka, patriotyzm, czyli prawdziwą miłość ojczyzny, miłość, która nie wyklucza, miłość, która nie dzieli lepszych na gorszych, nie odrzuca krzyża i miłości, która z niej płynie. My, jako naród polski i mieszkańcy tej parafii, musimy iść drogą wiary i drogą patriotyzmu. Kiedy wejdziemy w naszą historię świętego Marcina, wiemy, moi drodzy, że on w swoim życiu wyszedł po swojemu. Przecież w 371 roku został biskupem, ale mało był biskupi. Zamiast mieszkać przy katedrze i przyjmować katedrę o wyznaczonych godzinach, stale on przebywał w mieście. Nie podróżował z katedry do katedry, ale podróżował od wsi do wsi. Odwiedzał zwykłych ludzi i brał udział w licznych synodach. Mieszkał nie w pałacu, ale w pustelni. Nie nosił kolorowych szat, ale włosienice. I nie jadł delikatesów, ale pościł przy każdej okazji, w sposób szczególny w każdym piątek. Bo uświadamiał sobie, że Chrystus umarł na krzyżu, aby zostać później zbawiony. Pieniądze przeznaczą nie na budowanie swojego dworu, ale na wykup więźniów. Podróżował po diecezji nie po to, by przyjmować hołdy, ale własnoręcznie użyć pogańskiej świątyni i wycinać święte kraje, a na ich miejscu kazać budować chrześcijańskie świątynie i uczuł wiarę, uczuł patriotyzmu do ojczyzny. A kiedy w swoim życiu spotykał krajowatego, to nie odwracał głowy w drugą stronę, ale podchodził do niego i go całował. Kiedy jeden z diakonów zlekceważył polecenie biskupa i nie przyniósł żebrakowi nowego ubrania, wtedy święty Marcin przyszedł i oddał mu swoją tunikę. To on, aż wielki patron parafii, nie posłał, by sterował nim ktokolwiek, ani biskupi, ani książęta, ani cesarza. On postawił na jedno, na Boga, swoją drogę prostą, która kroczyła tylko i wyłącznie za Jezusem Chrystusem. Mówił do ludzi tak, by go wszyscy rozumieli, nawet ci, którzy nie byli wykształceni. Nie mógł się chodzić na wrogie tereny, a kiedy nie chciano słuchać, modlił się. Kiedy patrzymy na nasze życie, my również nie możemy się bać wrogich terenów, obszarów naszego życia. Nie możemy się od swoich braci bać się zastraszania od sąsiadów. Przecież jestem Polakiem, mamy swoje ojczyznę. I każdy z nas powinien wiedzieć, co to jest Bóg, honor i ojczyzna. Trzeba nam w życiu przypomnieć słowa poety, że patriotyzm to nie tylko ojczyzny kochanie, słowa wielkie, szlachetne, serca wzruszające. Ale patriotyzm to codzienna i mozolna praca, perlona drobnami z czoła chodzącymi. Patriotyzm to miłość codzienną rodzinę, w której wzrastają młode pokolenia, to rodzina, czyli mąż i żona, a także dane przez nich potomstwo, dzieci, patriotyzm gospodarczy od ludzi, to wspólna praca dla wspólnego celu i to myśl, co serca i umysły budzi. Prośmy dzisiaj świętego Marcina, byśmy umieli podawać dłoń drugiemu człowiekowi tak, jak on to czynił. Byśmy swoją dłoń wystawili również Chrystusowi i byśmy uczyli się od tego wielkiego patrona, że warto spełnić
uczynki i miłosierdzia ciała. Amen. Wierzę w jedno Boga.
święta wszystko. Razem z nami gromadzisz ludzko i na całej ziemi składa Tobie ofiarę czystą. Wysłuchaj następnie modlitwy zgromadzonej tutaj
przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mi wam daję. Prosimy Cię nie zważyć na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniamy pokojem i doprowadzić do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój bałański nie zawsze będzie z wami.
Panie Boże.